Witajcie hopheadki i hopheadzi. Mamy czwarty dzień festiwalu Gdynia Design Days i przygotowaliśmy dla Was dzisiaj temat, którym są kooperacje albo kolaboracje, jak kto woli albo nie woli. To się tak pasuje. Niewola do kolaboracji. Bardzo ciekawe piwa, które są... Te piwa mają bardzo dużo zawsze opowieści w sobie. Zawsze towarzyszy temu spotkanie dwóch browarów, dwóch zespołów albo osób, które tworzą piwa. Na co dzień stykają się z tymi samymi problemami, cieszą ich te same rzeczy, kiedy piwa się udają. Każdy browar rzemieślniczy uważa, że ich głównym celem jest robić najlepsze piwo, jakie potrafi, i spotyka się na tej drodze z różnymi problemami. I kiedy spotykasz drugi zespół lub człowieka, którego codzienność polega na tym samym, to zawsze się znajduje wspólny język i przyjemnie współpracuje. Kiedy są takie piwa troszeczkę bez stresu, myślę. I słuchajcie, to jest tak naprawdę piwa kooperacyjna, to jest taka platforma, taki piwny Facebook. To jest taka platforma wymiany informacji, myśli i inspiracji i tego wszystkiego. I takiego fanu czerpanego z pracy piwowarskiej, bo musicie wiedzieć, że to czasami też jest monotonna i ciężka praca i takie kooperacje są dla nas dużym oddechem i takim dużą... No właśnie, oderwaniem od takiej codzienności gdzieś. Czasem, kiedy można wymienić właśnie się wiedzą, doświadczeniami i stworzyć coś fajnego, ciekawego, bo często też sobie właśnie przy okazji takich piw realizujemy jakieś pomysły, które w takiej codziennej pracy i w codziennych piwach trudniej by było zrealizować. Tak, a ten rok, jak wiecie, jest dla nas takim rokiem, który stoi pod znakiem kooperacji, dlatego że uważyliśmy już dwa miały premierę, jedno ma premierę najbliższy piątek, a jedno w sierpniu, na początku sierpnia. Także no, czujemy się tutaj na naszym polskim rynku takimi pionierami kooperacji, takimi propagatorami tej idei. I bardzo nam zależy, żeby to jakby się rozpowszechniało, bo to prowadzi do tego, że my jesteśmy lepszymi piwowarami i ludzie, którzy z nami ważą, są, tak myślę, lepszymi piwowarami. Nie tylko mówię tutaj o kwestiach technicznych, ale generalnie o tym, jak co się w tym piwie dzieje, co się o nim myśli, jak się to czuje. I myślę, że wy też macie. No i też to pomaga propagować polski craft za granicą. Jak jeździmy na zagraniczne kooperacje, tak jak jeździliśmy kooperować z Nowne, teraz Braukunstkeller. I te polskie piwa, wszystkie crafty, bo jak zawsze jedziemy, to zabieramy nie tylko swoje piwa, żeby posmakowali tego, co się w Polsce dzieje, powoduje, że zaczynamy być jako nacja znani z dobrego piwowarstwa rzemieślniczego. Tak, no myślę, że śmiało możemy tutaj powiedzieć, że wyrastamy na gigantów i mamy szansę tutaj być w pierwszej trójce, myślę, za jakiś czas w Europie. Wystarczy spojrzeć na Czechy, które są super krajem, a 2-3 lata temu spoglądaliśmy z zazdrością na to, co się tam dzieje, jeśli chodzi o piwowarstwo rzemieślnicze. A dalej spoglądamy pewnie z zazdrością, jeśli chodzi o całość piwowarstwa, ale jeśli chodzi o piwowarstwo rzemieślnicze, to myślę, że udało nam się ich spokojnie prześcignąć. To jak mamy właśnie okazję pojechać do Pragi, zobaczyć, to naprawdę z dużym uznaniem patrzą na to, co robimy. Tak, i fajnie, że te kooperacje są, a dzisiaj ten temat nas troszkę złapał przy okazji. Mamy przesłane przesyłką konduktorską, świeżo co odebrane 10 minut temu z dworca Gdynia Główna, przesłane przez Ziemowita, przez Pawła Masłowskiego. A, przepraszam, przez Pawła Masłowskiego, nadane w Zawierciu. Dzisiaj rano wyjechało w całości, zaraz to odpakujemy i dokonamy pierwszej degustacji naszego ostatniego kooperacyjnego piwa, czyli Bideja 3.1. Bideja 3.1 i może... Ja będę odpakowywał, ale... Wyjaśnimy tutaj tą kwestię tego 3.1, jeśli nie wiecie, to Bidej już tu powstał. Niestety no, nie spełnił naszych oczekiwań w pełni. Nie był tak super, jak chcieliśmy, dlatego powstała wersja 3.1, a tamtą wersję
uznajemy za betę. 3-0. 3-0, tak. Dlatego mamy Bideja 3-1. Owoc... Przyszły trzy butelki. Owoc kooperacji z Pintą z Piwoteką Narodową. Nasze piwo urodzinowe Pinty i Piwoteki. I przede wszystkim owoc naszego wyjazdu do Maroko. Piwo uważone zaraz tego samego dnia, kiedy wróciliśmy z Maroka. Wylądowaliśmy w Warszawie, od razu szybciutko wsiedliśmy z samochody, pojechaliśmy do Zawiercia i o 21 zaczęliśmy ważyć pierwszą warkę i ona się skoczyła po 4 nad ranem. A w tej chwili Paweł, który jest piwowarem w Pincie, pomocnikiem ziemowita, przysłał nam pierwsze próbki do oceny. Po fermentacji burzliwej, żeby ocenić, czy dodajemy jeszcze jakiś przypraw na leżak lub nie. Przesłane przesyłką konduktorską, to też bardzo ciekawy temat, jeśli nie korzystacie, polecamy. Przesyłka konduktorska wielokrotnie. Jeśli macie taką listę fuck up management, to przesyłka konduktorska jest jednym narzędziem załatwiania takich rzeczy. Bardzo, bardzo często nam się zdarzało wysyłanie etykiet na ostatnią chwilę, jakichś rzeczy, które trzeba przesłać, czy nawet jakiś próbek piwa, tak jak teraz. Wszystkiego tego, co klasycznym kurierem nie udało się wysłać. Jest gwarancja, że dociera tego samego dnia na miejsce. Piwo oczywiście jest jeszcze, jak widzicie, mętne, bo jest prosto po fermentacji, więc nie jest jeszcze tak do końca gotowym produktem. A my będziemy dzisiaj ocenić to, co się w nim dzieje, jeśli chodzi o przyprawy. O przyprawy. Więc mówimy, co dodawaliśmy? No nie wiem. Dobre nam wyszło do piwa. Gratulacje dla Ziemka i zespołu, który czuwa nad piwem w Zawierciu. Założeniem naszego piwa było uważanie piwa, które będzie miało premierę w sierpniu na festiwalu prawdziwego piwa w Łebie. Więc w takim okresie, kiedy piwo musi gasić pragnienie i chłodzić, dlatego jest lekkie, ma 10,5 balinga, tak? 11. 11,5 balinga, czyli będzie lekkim takim towarzyszem dnia. A to, co żeśmy przywieźli z Maroka, miało mu dodać aromatu i takiego lekko orientalnego sznytu w aromacie i smaku. No myślę, że jest ok. Jest ok, nie jest przesadzone. Te aromaty odużytych przypraw nie zdominowały całkowicie tego piwa, ale są wyczuwalne i. I to jest jakby po części też odpowiedź na pytanie, które padło na YouTubie na temat piw sesyjnych, takich delikatnych, które się nadają do picia. No i właśnie myślę, że tym piwem pokazujemy, że taki trend jest też dla nas ważny i oczywiście piwem Be Like Mitch, bo też chcemy mieć piwa takie, jak Michał wcześniej powiedział, takie piwo towarzysz dnia, takie, które możemy sobie wypić 1, 2, 3 i nie kopię Dubska jak Crazy Mike. Albo piwo festiwalowe, które można pić przez cały festiwal, przez cały dzień i nie bać się o to, że nas nokautuje jak Crazy Mike. Tak właśnie. I taka idea nam przyświecała przy tej kooperacji. Myślę, że będziecie zadowoleni. No my jesteśmy zadowoleni. Zaraz będziemy pisać do Ziemka, zaraz będziemy dzwonić. Pod ręką, żeby się podzielić wrażeniami i przekazać ewentualne uwagi prosto do browaru. Ponieważ dzisiaj to piwo będzie w nocy przetaczane ze zbiornika, gdzie fermentacja była poddawana fermentacji burzliwej, do zbiornika, do leżaka, w którym będzie leżakowało już do rozlewu w sierpniu. I to jest też moment, w którym możemy zainterweniować w postaci jakiegoś dołożenia jakichś surowców, chmielu, naszych przypraw na proces leżakowania, na proces chmielenia na przykład na zimno. To wszystko jest właśnie ten moment, więc będzie połączenie bezpośrednie z Zawierciem. Czyli to, o czym mówiliśmy. Obu zespołom po prostu zależy jak najbardziej na tym, żeby stworzyć jak najlepsze piwo, które będzie wam jak najlepiej smakowało. I taki cel nam przyświeca. Do jutra. Hej.